widzowie, dokładnie za 4 godziny i 20 minut zaczynamy kolejny menaż naszego turu. Dzisiaj jest piątek, 17 listopada, jedziemy do Domu Kultury Lublin. Pierwszy śnieg w Lublinie. Ja mam taki vibe świąt. Ty masz urodziny, czy jakiś prezent? Tak. Spadł pierwszy śnieg, więc mamy też prezenty. To jest dla ciebie. To ja sobie wziąłem. Yeah. To obstawiam, że ty dla Tycjany. Oj, proszę. Każdy był grzeczny. Tycjana, też Tycjana. O, dresy dostaliśmy, ale to... ja, to moje. Zróbmy szybki unboxing opasek VIP, bo mamy gości. Mamy gości. Niespodzianka, bo ja nawet nie wiem, o co chodzi. Musimy zawiesić dwa neony, wymyślić im fajne miejsca, sprawdzić sprzęcik, chociaż na razie jest dość oldschoolowy. Winyle są zamiast tych naszych CDJ-ów. Jest z nami dzisiaj Tycjana, ja byłam dziś w niuansie u niej gościem. Zapraszamy dzisiaj do Kultury Lublin, jutro Prozac. Ona jest teraz u mnie gościem, witamy cię. Cześć, cześć, cześć. Podpyta ludzi, jakie mają dziś nastroje. Idziemy. Słuchajcie, bez jakiego numeru nie wyobrażacie sobie dzisiejszej imprezy? Polski rap może być. Coś od Żaby. O, nam z ukrycia robisz zdjęcie, więc teraz my ciebie podpytamy. Jakiś polski rap, coś? Niestety nie siedzę w polskim rapie, bardziej Chopin. Całe mocne typy dzisiaj. Oki, sprzedałem się. Wow, jakie piękne budynki, jaki piękny jest Lublin. Kocham to. Może dlatego, że mam dzisiaj urodziny, to wszystko jest takie piękne, ale chyba po prostu każdy dzień to urodziny. Taki mój wniosek. Wczoraj, kurde, mocny melanż. Mega mocny. Było takie pogo, że rozwalił się stół, spadł mój telefon i nie działa. Generalnie jestem offline. No i było blisko, żeby oprócz telefonu rozwalił się jeszcze sprzęt grający. Noga od stołu została ułamana. Ten melanż zaliczyłabym do kategorii stołu z powyłamywanymi nogami. Tak. DJ-skie rozmówki w trasie z Lublina do Krakowa. Ja usłyszałem tutaj słowo, które w sumie poznałem dziś rano na Instagramie, czyli bash flag. Możesz mi wytłumaczyć w skrócie, co to jest i powiedzieć, jaka jest twoja największa bash flag. No bo wszyscy wiemy, znamy koncept red flag, czyli jeżeli nasz partner ma jakieś bardzo złe cechy, typu jest niesamowicie zazdrosny albo agresywny, no to jest red flag. A bash flag to są rzeczy, które mogą nam przeszkadzać, mogą nas denerwować, ale nie jest to wystarczające, żeby zakończyć relację, czyli sobie musimy przyzwyczaić się do tego. Okej, w ten sposób. Na przykład u mnie jest to, że poprawiam, jak coś źle powie, co może denerwować kogoś w związku. Okay, albo, okay. Że nie jem cebuli i wyciągam z każdego dania cebulę. Są moje bash flags. Jak jest jakiś plan, to mnie bardzo denerwuje i irytuje, jak jest jakieś odejście od niego takie, no bo po to jest ten plan, po to go wymyślamy, żeby się go trzymać. Wiele twoich rzeczy nie ma stałego miejsca w domu i że wiecznie musimy szukać kluczy, portfela i takich rzeczy, które są bardzo ważne i które każdy powinien wiedzieć, gdzie są. Nagrywa się, ja przejmuję, bo dzisiaj Wi-Fi ma urodziny, więc Wi-Fi będzie w roli gwiazdy. I chciałem się spytać, jak oceniasz swój pierwszy melanż urodzinowy, tak w skali od 0 do 10 na przykład? No szczerze, dla mnie 10 na 10. No wszystko było takie idealne. Moment, który zapamiętasz najdłużej? To na pewno świetny blend. We want some buzzy. We want some pussy chyba tam jest w ogóle w tekście. Okay. Grała ta piosenka, ja wzięłam mikrofon, stwierdziłam, że będę hype'ować ludzi. Kazała mi zrobić okrąg, pogo i wtedy zawalił się stół, padł telefony. Reaguję na jedno kliknięcie, a nie, w ogóle nie reaguję już. Czego oczekujesz od dzisiejszej imprezy? Ja generalnie staram się nie oczekiwać, żeby nie być rozczarowanym w swoim życiu, ale akurat Prozaca to się nie tyczy, bo tam po prostu zawsze jest zajebiście i bardziej mam świadomość tego, że będzie świetnie, a nie oczekuję, że będzie tak. Winda pełna ziomków. Siemano, jestem Janek. I don't speak Polish, but I'm Radek. Siema, Walden. Ziomale z Czech przyjechali specjalnie do mnie tutaj, żeby... Dla ciebie. Zabalować. Ja mam dziś urodziny, druga impreza w ciągu 24 godzin. Tak jeszcze nie miałam. Ja jestem stejně názoru toho, že Česko, Polsko a Slovensko by se měli sjednotit, tvořit jeden stát. Dobře. A započneme nový život na nové planetě. Chceš se za mnou zlápat, zlápat mě, ale já láta na něbě. Poważne wyjście. Do rana nie kończy się biba. Twojego typa jest typa, więc kręcisz dupą, tam gdzie moja ekipa. Chodź mała, cię wezmę na
VIPa. Siemanko, siemanko, jesteśmy tutaj z Szaranem. Siemanko. I dzięki, że padłeś. Sobie tak gadamy właśnie o muzyce. Czy przemogłeś się już do publiki, tego co ci może zaraz czekać, czyli sława? Dużym przeskokiem był SB Festival, nie? Bo tam było bardzo dużo ludzi, bardzo duży koncert. Udało mi się zagrać też na hotelu Mafia, wiadomo, bo jakby na nim byłem. I też zagrałem gościnnie jeden numer u Białasa na koncercie, więc jakby duża publika, dużo ludzi. No i też solowy koncert, zaskoczyła mnie ilość ludzi, bo było ich całkiem sporo, więc myślę, że duży przeskok, nie? Na głęboko wodę rzucone. Tak, od razu. Ja pierwszy numer swój ever na live zagrałam na Torbarze. Też to było na głęboko wodę, ale o to chodzi chyba w życiu. Jak się bawisz? Jak w ogóle oceniasz ten dzisiejszy dzień? Ogólnie impreza Internazjumu, ale w Prozaku. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, no nie ma o czym mówić w ogóle. Jedna z najlepszych imprez. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, to warto. Nasz tour dalej trwa. Widzimy się w Poznaniu, widzimy się w Warszawie. No nie może was zabraknąć, może ciebie też nie może zabraknąć. Może będę, jest duża szansa na to. Siemano, jest dzisiaj z nami Kamil Piona. Jest z nami dzisiaj Mac. Powiedz, jak oceniasz dzisiejszy mela? Byłem na Górze, ale tylko przez chwilę, którą ty grałeś i było bardzo, bardzo fajnie. Aktualnie gra Tycjana. Myślę, że jest podobnie dobrze, ale na pewno nie tak dobrze jak ty. Jakbyś sobie wyobraził najlepszy melanż, jaki może być na świecie, z trójką DJ-ów, to jacy by to byli DJ-e? Martin Garrix, Rufus de Sol, raz byłem na Coachella i tam grał Rufus de Sol i było też idealnie. I trzeci melanż, Mats de Fresh, oczywiście. De Fresh jest dobry. Więc mamy trzech najlepszych DJ-ów na świecie. Bardzo niemiło. Najlepszy melanż do tej pory na trasie generalnie. Nie wiem, czy coś to przebije, ale musimy próbować dalej. Ale no, zmęczenie troszkę jest, jednak dwie imprezy z rzędu to jest coś zwyczyn. Musimy podsumować sobie też ten weekend. Tak, dużo się działo, dużo pracy to było, bo tak naprawdę po każdym z tych imprez materiał wideo trafił na Instagrama po południu. Tak, bo zależało nam na takiej właśnie szybkim działaniu, real time, żeby wszystko było nadal świeże. Fajnie widzieć, że to się jakoś przekłada, no tak, nie? Tak, wiadomo, do tego tam storki na bieżąco my zarobimy sami, nie mamy od tego żadnej ekipy, więc dzisiejszy post for us. Idziemy w górę, fajnie. Spotkamy się już w Poznaniu 1 grudnia. Tak, za tydzień jedziemy na koncerty do Wrocławia i Kołobrzegu z Żabą. Także też będą ciekawe przeżycia, pewnie troszkę inne niż takie imprezowe nasze. Lepiej oglądaj to dalej.